Witam wszystkich. Ostatnio bardzo spodobał się mój full day of eating. Chcieliście więcej, więc zabieram Was dzisiaj do naszej ulubionej restauracji, którą jest restauracja McDonald's pod Złotymi Łukami. I pokażę Wam dzisiaj, jak Krystian Wolski je w trasie do Warszawy. Dzień dobry. Średnią latę poproszę. Tak. I wszystko. Proszę przygotować 11:40. Zapraszam do okienka zakład. Dobrze. Dobra, to był taki mały, niewinny żarcik, a tak naprawdę to jesteśmy właśnie w trasie do Warszawy, do pana Roberta Piotrkowicza. Zrobimy trening, w moim przypadku dzisiaj będzie to akurat klatka, z tego względu, że mam ją oczywiście najsłabszą. I w komentarzach również wiele osób to zauważa, zresztą ja też zawsze to podkreślam. Postaram się również zmieścić w czasie, żeby też pan Robert obejrzał mnie swoim okiem zawodniczym i dał może takie rady dla młodego zawodnika od starego Wygi, które być może gdzieś mi się tam przydadzą w kolejnym swoim właśnie sezonie. Pojawił się też ostatnio wstępny terminarz zawodów na już rok 2021. Było tam tak naprawdę kilka imprez, większość też co prawda w Stanach, więc czekamy jeszcze na jakieś nowe imprezy, które odbędą się również w Europie. Wiadomo, z przyczyn jakby tutaj też troszeczkę finansowych wolałbym jakieś krótsze dystanse na loty, natomiast no, większość prestiżowych imprez, na których też mi zależy, no to niestety Stany. Niewykluczone, że pojadę do tych Stanów na jakąś imprezę, może na dwie, ale wszystko wyjdzie tak naprawdę w praniu i też będzie zależało od tego, co będę sobą reprezentował. Generalnie plan jest taki, że może nie pierwsze zawody, ale że sezon startowy zaczniemy w drugiej połowie przyszłego roku, czyli tam powiedzmy ten czerwiec, lipiec i do końca. Też rozmawiałem ostatnio ze Stefanem, jego zdaniem byłoby fajnie, jakbyśmy zrobili takie 3-4 imprezy. No moim zdaniem też, ponieważ nie przywykłem szykowania się do tylko jednego startu, więc zobaczymy, jak wyjdzie to w praniu. Jedziemy z posiłkiem przedtreningowym. Szału nie ma, jak to powiedziałem poza kamerą. Natomiast zmieniło się od ostatniego razu. Chociaż nie, w posiłku przedtreningowym się nie zmieniło. Tutaj nic dalej jest taka sama ilość tych węglowodanów, czyli około 100 gramów i 40 gramów białka. Natomiast w perspektywie tego czasu, od którego był film o właśnie dnia jedzenia, to w tym momencie tych kalorii jest już sporo więcej, bo powiedzmy, że prawie 1000 w dni treningowe, takie jak dzisiaj, gdzie akurat priorytetem jest u mnie klatka i barki, a też taki wypada dzień pod względem jedzenia, więc w te dni wychodzi mi w tym momencie 800 chyba 60 albo 840 gramów węglowodanów, tak? W porze około treningowej zwłaszcza jest tutaj dużo, bo jest 100 gramów przed treningiem, później jest shake 70 gramów jakby pre-workout, później jest shake intra-workout, kolejne 70 gramów, później jest posiłek potreningowy, tam 120 gramów i kolejny potreningowy, chyba też ze 120 gramów, więc no, trochę tego jedzenia już wychodzi. Co dziwne w ogóle i co mnie jakby może nie niepokoiło, ale zastanawiało, że regularnie ze Stefanem podbijaliśmy jedzenie przez te 5 tygodni, od kiedy zaczynaliśmy współpracę, a u mnie waga tak naprawdę gdzieś tam jeszcze sobie spadała. Było, nie wiem, w ostatnim filmie właśnie z tego dnia jedzenia, czy też z pierwszym odcinkiem tej serii, którą nagrywamy, ważyłem jakoś, nie wiem, może 110, nawet 110,5 kg.
Tak, dzisiaj mam no raptem 113,5 rano, czyli no nie jest to jakoś dużo. Niektórzy potrafią powiedzmy w tydzień, dwa czy tam pięć zrobić 10 kg, a u mnie tak naprawdę mimo dużej ilości jedzenia idzie to dosyć opornie, więc na szczęście jest plus tego taki, że nie tracę na jakości i cały czas sylwetka jest w miarę sucha. Gabarytowo też wróciłem już powiedzmy do tych rozmiarów, które miałem przed pandemią. To cieszy akurat, no nie? Miejmy nadzieję również, że powiedzmy, nie wiem, jak ta waga mi tam wzrośnie jeszcze powiedzmy do przyszłego roku, nie wiem, 3, maksymalnie 4 kg, to też później dużo nie stracę, jak to było w sezonie 2018, że powiedzmy kończyłem masę z wagą 106 kg, a na scenie miałem tam 102, czyli finalnie zeszło ze mnie no 4 kg. To nie jest dużo, tak? Z niektórych ucieka po 20-30 kg, więc tego byśmy chcieli przede wszystkim uniknąć. Dobra, bo czas leci i nie zdążę i się rozgadałem, więc w następnym ujęciu widzimy się już u pana Roberta w klubie. Jesteśmy już tutaj u pana Roberta. Witam tak już oficjalnie. Cześć. Przyjechałem oczywiście po porady przed nowym swoim sezonem, już drugim w Lidze Pro. Zrobimy dzisiaj trening klatki. Oprę się jakby tutaj i powierzę swoje ciało panu Robertowi. Jakby ci, którzy powiedzmy śledzą mnie gdzieś tam wcześniej, to wiedzą, jaki ja mam styl treningu i jest to oklepane już w pewien sposób. Dlatego postanowiłem dzisiaj troszeczkę jakby odejść też od tego swojego takiego klasycznego i to, co mam rozpisane, poddać się czemuś nowemu tutaj, no nie? No, dzisiaj taki zaproponuję ci mój sprawdzony trening. Cztery ćwiczenia będą wykonywane w pewnej konfiguracji, kilka takich metod sprawdzonych przeze mnie przez wiele lat, wypraktykowanych. To też rozmawialiśmy o górze klatki u mnie, gdzie tak naprawdę, no, znaczy całościowo brakuje mi tej masy tutaj na tym. Także dzisiaj się tak bardziej powiedzmy trochę skupimy na tej górze klatki, z tego względu, że dwa ćwiczenia będą głównie właśnie ten nacisk na tą górną część kładły. Troszeczkę wstępnego zmęczenia na początku treningu i takie mocne dopompowanie krwią na koniec treningu, żeby już ten glikogen całkowicie z mięśni wypukać. Czyli dwa te ćwiczenia takie podstawowe, to będzie wyciskanie na suwnicy Smitha, na ławce skośnej, ten skos będzie większy, 45 stopni i później zrobimy sobie jeszcze wyciskanie sztangielek na mniejszym skosie, około 30 stopni, no i jedne rozpiętki i drugie rozpiętki jeszcze na bramie. Jedne na maszynie, a drugie będą na wyciągach bloczkowych górnych. Okej, okay, będziemy oczywiście budować sobie tutaj ciężar do tej serii, tak jak pan wcześniej wspominał, żeby dojść do upadku w ostatniej, tak. Zrobić dropsety, czy tam właśnie back offsety już też na koniec. Tak, jak miałem taki styl treningowy wiele lat, właściwie przy każdej grupie mięśniowej, a szczególnie przy klatce, że skupiałem się na tej jednej ostatniej serii, w której będziemy starali się ten ciężar użyć takiego ciężaru maksymalnego, powiedzmy na jakieś od 7 do 10 powtórzeń, w zależności jak trafimy. I żeby tą serię troszeczkę rozszerzyć, no to jeszcze dołożymy jeden lub dwa dropsety. Okay. Czyli celem jest dojście do tego maksymalnego ciężaru na 7-10 powtórzeń w ostatniej serii każdego ćwiczenia. Ewentualnie jakaś tam pomoc może być też pod koniec serii i do tego jeszcze kilkanaście sekund przerwy, 15-20 sekund przerwy, obniżenie troszeczkę ciężaru o 20-30% i jeszcze kilka powtórzeń, czyli te takie dropsety dokładnie. Czyli będziemy mieli tak naprawdę w tym treningu cztery ćwiczenia, ale cztery takie docelowe serie tylko do zrobienia. Po jednej serii w każdym ćwiczeniu. Oczywiście te serie poprzednie, te wstępne też mają znaczenie, bo musimy przygotować sobie ten ruch, tempo ruchu, rozgrzać mięsień dokładnie, układ nerwowy, pobudzić odpowiednio, żeby być przygotowanym na ten maksymalny ciężar, ale ten maksymalny ciężar będzie używany tylko w tej jednej docelowej serii, no plus oczywiście te dropsety, żeby troszeczkę tą objętość tej serii i w ogóle całego treningu zbudować dokładnie. No to właśnie u mnie tak jeszcze w ramach ciekawostki zawsze wyglądało to tak, że ja trenowałem zwykle w zapasie,
ale u mnie serii roboczych na przykład nie wychodziło, tak jak tutaj pan mówił, że jedna, tylko zawsze było, no nie wiem, od 3 do 5, no czy tam zwykle od 4 do 5, no nie, tylko każda ona była w zapasie i wtedy ten progres był, powiedzmy, nie wiem, falowy z treningu na trening, z tygodnia na tydzień, wtedy też, znaczy, ten rok był taki głównie, no nie? Bo wcześniejsze no, te metody stosowałem jakby różne. Teraz od momentu współpracy też właśnie z nowym trenerem, to mam, tak jak właśnie pan tutaj mówi, jedna seria ciężka, czy tam do upadku i później drop set, czy tam back offset, no nie? Jasne. Ja takiego treningu też jak ty kiedyś tam dawno próbowałem, ale ten trening jakby, który ja sobie... Nie satysfakcjonował do końca. Był dla mnie bardzo motywujący, bo tak, z każdego treningu na trening chciałem ten ciężar coraz delikatnie podnieść albo ilość powtórzeń. I jasno przed sobą miałem postawiony cel, po prostu pobić rekord w danym ćwiczeniu w tej ostatniej serii, prawda? Jeżeli tego rekordu nie udawało mi się pobić, no to starałem się zrobić 1-2 dropsety, czyli za tak ja nazywałem to za karę. Jeżeli udało mi się ten rekord pobić, to niekoniecznie, to ten dropset jakiś tam jeden sobie taki dodawałem, ale to w ramach już w tym momencie jakby nagrody, nie musiałem tego robić. Póki był progres siły czy ilości powtórzeń z treningu na trening, to te dropsety nie są jakby niezbędne. Natomiast jeżeli nie ma je zatrzymanie, bo w pewnym momencie znaczy, może kiedyś nie być, no to w tym momencie te mięśnie już, że tak powiem, niszczę tymi dropsetami i wtedy i tak w pewnym momencie to przyniesie efekt, bo na następnym treningu i tak ten progres będzie jakiś tam wykonany, bo większa praca i tak była na tym treningu zrobiona. Kwestia tylko, ile dni jest potrzebnych na tą regenerację. To jest według mnie taki kluczowy czynnik robienia progresu. Tą ilość dni odpoczynku między jednym takim ciężkim treningiem na daną grupę mięśniową, a drugim, trzeba w pewien sposób zoptymalizować, żeby ta liczba dni była jednocześnie i najkrótsza, ale z drugiej strony nie za długa, prawda? Bo owszem, pan trenował takim typowym splitem, tak? Powiedzmy, klatka była... Typowym splitem, próbowałem różnych metod, ale ta najbardziej mi odpowiadała, a ponieważ miałem tutaj efekty no, namacalne po prostu i widoczne, no to jakby nie wracałem do innych metod i nawet nie próbowałem ich robić. Być może innymi metodami, tak jak ty wymieniłeś, to też byłyby jakieś tam efekty, ale ta metoda sprawiała mi i największą satysfakcję. To też jest ogromnie ważne, bo jeżeli coś będzie dawało efekty, ale nie daje satysfakcji, to nie będziemy w stanie zbyt długo wytrzymać. Tak. Może rok, może dwa, ale nie wiem, nie 15 lat kariery, miesięcy, prawda? Nie. A skoro taki trening i daje efekty, i daje dużą satysfakcję jakby z treningu samego, jasno postawiony cel, to bardzo motywuje. A motywacja w treningu, taka własna motywacja, nie motywacja tam koniecznie zewnętrzna. Od innych osób zewnętrzna, taka też może być przydatna, ale taka własna wewnętrzna motywacja, wyznaczenie sobie celów jest jakby tutaj bardzo ważne. Czyli wracając do tego, ta ilość dni odpoczynku między kolejnymi takimi sesjami treningowymi na tą samą grupę mięśniową według mnie jakby ma kluczowe znaczenie. Jeżeli ten trening będzie nie będzie bardzo ciężki, to wiadomo, że ta ilość dni na odpoczynek jest potrzebna krótsza na klatkę. Być może 3, być może 4 dla niektórych osób. U mnie przy takich ciężkich treningach minimum to było 5 dni, ale często to bywało 6, a nawet 7 dni. Prawda? Czyli jeżeli robiłem przerwę krótszą niż 5 dni, robiłem klatkę po 4 dniach, to w tym momencie na pewno nie było żadnego progresu siłowego. On dopiero występował przy 5 dniach treningu, czasami 6. I jeżeli był ten progres, to ten odstęp, ten odpoczynek jest jakby optymalnie dobrany. Natomiast... To jest też kwestia objętości jakby, no nie? Bo... Dokładnie i objętości i rzeczywiście ile tych dropsetów zrobimy, ile tych serii docelowych, prawda? Ten trening też nie może być zbyt napchany tymi ćwiczeniami, przeładowany, bo też tego efektu może nie być, albo zbyt długi będzie po prostu potrzebny jakby odpoczynek. U mnie te 4 ćwiczenia no już w pewnym momencie, nazwijmy do kariery, najlepiej jakby się sprawdzały. Z tym, że tak jak... będzie tutaj widać, 2 są takie bardzo ciężkie, bazowe, podstawowe, a 2 to są już na maszynie i rozpiętki, czyli tamten ciężar bardzo duży już nie jest używany, bardziej jest jakby nacisk na czucie mięśniowe i uzyskanie tej pompy mięśniowej, która w kulturystyce i kształtowaniu sylwetki odgrywa bardzo ważną rolę. No, zawodnik wychodzi na scenę, musi mieć te mięśnie bardzo mocno napompowane, prawda? No i nie liczy się siła dokładnie, tylko musi je dobrze czuć i dobrze muszą być napompowane i dlatego trening musi
według mnie powinien być też skupiony na tym, żeby to czucie mięśniowe i ta pompa mięśniowa była na każdym treningu, żebyśmy się do tego jak najlepiej przyzwyczaili. Wtedy z napinaniem mięśni na scenie, z ich mocnym napompowaniem i szybkim, nawet niewielkim ciężarem nie będzie najmniejszego problemu. To nie są typowo sporty siłowe, nastawione tylko na wynik, jakiś tam rekord, tylko tutaj kształtujemy tą sylwetkę, więc ten trening też musi być jakby pod nastawiony. Nastawiony. Oczywiście z treningów takich typowo siłowych, ja się z trójboju siłowego wywodzę, jest to bardzo ważne, żeby dźwigać stosunkowo duże ciężary z bardzo dobrą techniką dopasowaną do tych ciężarów. Ale tu dochodzi jeszcze ten dodatkowy właśnie ten czynnik, to czucie mięśniowe i napompowanie mięśni, gdzie w kulturystyce na scenie jest to jakby ważne. Ogromnie ważne. Staraj się jak najbardziej klatkę wypchnąć do przodu, barki schować. Wiem, że na początku to może być problem, że ten ciężar, ale tam ciężar to jest drugorzędna sprawa. Ja staram zawsze sobie tak wyobrazić, że tu między aktonami klatki mam kartkę i próbuję ją cały czas utrzymać i zgnieść. Prawda? Żeby nie tracić tego napięcia przy nawet rozciąganiu. Rozerwie mi tu środek klatki zaraz. Tu przy większym ciężarze ja na przykład już nie opuszczałem w ten sposób, bo za duże rozciągnięcie by było i przeciążenie. Starałem się po tym ostatnim ruchu najpierw z jednej odłożyć, przytrzymać drugą i drugą dopiero odłożyć. A, ale na koniec serii. Tak, na koniec, jak już ten ciężar był bardzo, bardzo duży, bo wiesz, takie rozciągnięcie dosyć gwałtowne, bo ruch robisz dotąd, a później to rozciągnięcie na koniec puszczasz z największym ciężarem, więc to może grozić jakimś przeciążeniem barku. To taka informacja dla osób, które nas oglądają, że już przy takich dużych obciążeniach na powiedzmy 8-10 powtórzeń, żeby nie puszczały tych rąk jednocześnie, no bo to grozi naprawdę jakąś tam przeciążeniem, kontuzją, tylko najpierw jedną rękę, później drugą odprowadzimy. Ja wiem, że to może tak wyglądać, że tu puścimy i nas gdzieś tam wystrzeli jak z prosy, ale wcale tak nie jest. Także to tak jest bezpieczniej po prostu. Także przerwy wypoczynkowe między seriami nie przywiązywałem do tego jakiejś takiej uwagi, na żeby tyle, żeby się zdążyć zregenerować. Dokładnie, z zegarkiem w ręku, tylko żeby nie była za krótka. Za długa też oczywiście nie ma co przeciągać, żeby ten trening nie był. No zresztą moje treningi nie należały nigdy do najkrótszych. Czasami ręce potrafiłem robić prawie 2,5 godziny, prawda? Przeplatając raz biceps, raz triceps, żeby je wymęczyć. A zazwyczaj treningi to były tak około 2 godzin. Godzina 45 to najmniej. Dopiero tak po 2 godzinach, że tak powiem, uzyskiwałem taką satysfakcję i ogólne takie jakby zmęczenie. Czyli to też informuje przy nie tak dużej ilości ćwiczeń i serii, że te przerwy musiały być dosyć długie. Tak? Także dla mnie trening to nigdy nie był sprint, raczej taki maraton. Prawie że maraton, można powiedzieć. No tak, porównując czas, to jak w maratonie tak naprawdę. Dokładnie. Dobre tempo. Raz. Okej. Trzy sztabki zmniejszymy? Możemy, no. Z tą siłą przy tych wyciskaniach to jest masakra. Mam tak słabą tą klatkę, właśnie jeżeli chodzi o presy, że nie wiem. No to musisz się na technice skupić, a siła będzie sama szła. Z masą po prostu już gdzieś tam później. Tu no. Na pewno osoby jakieś tam niezorientowane się zastanawiają, po co ta paducha tutaj jest, prawda? Ano po to, że przy tak dużym kącie, jeżeli tej poduchy by nie było,
no to prace zbyt mocno by przejmowały barki, one by były zbyt mocno wypchnięte do przodu. A podkładając taką podduchę pod odcinek lędźwiowy i częściowo piersiowy, powodujemy, że jest większy taki mostek i dzięki temu barki są lepiej schowane pod klatką i klatka przejmuje większą pracę w tym momencie, lepiej będzie odczuwana, więc warto taką poduchę sobie zastosować, zwłaszcza te osoby, które mają problem z jakimś czuciem klatki albo ten albo mostek, spinaną bardziej. Dokładnie, albo mostek niewystarczająco jest duży, nie potrafią tych barków schować i w trakcie ruchu na przykład utrzymać ściągniętych łopatek i cofniętych barków. W tym momencie ta poducha jakby wymusza to przyklejenie barków do oparcia i wypycha klatkę do przodu. Tym łatwiej, lepiej czujemy mięśnie klatki, mocniej one pracują. Nie przełoży się to na być może większe wyciskane ciężary, natomiast na to czucie, na pompowanie klatki i lepszą jej pracę, wyizolowanie zdecydowanie tak. I sam też bardzo często stosowałem, zwłaszcza przy takich dużych kątach. Przy mniejszych kątach, powiedzmy 30-20 stopni, nie jest to konieczne, bo ten mostek da się ładnie utrzymać. Natomiast tutaj z tego względu, żeby te barki jak najlepiej schować pod klatkę, tak nazwę to, bardzo, bardzo jest przydatna. Mhm. W początkowych tam latach, jak zaczynałem trenować, to zawsze podstawowe ćwiczenia, żeby był ten duży ciężar, żeby móc jak największy dźwignąć i ten progres był taki widoczny, bo tak jak mówię, to bardzo, bardzo motywuje, ale już z upływem lat, jak się zaczyna odczuwać trochę eksploatację stawów, że one tak szybko się nie regenerują jak mięśnie, no to trzeba szukać takich metod, żeby troszeczkę z tymi ciężarami delikatnie zejść, nie mówię, że tam zupełnie je obniżyć, ale te 10-20% bywa przydatne i wtedy problemy te z łokciami na przykład mijają, a co ciekawe jeszcze to czucie mięśniowe na pompowanie się polepsza i ta klatka potrafi jeszcze dać jakiś pewien progres. Mogłoby się wydawać, no mniejsze ciężary, już nie powinno być progresu, a jednak jest przez to, że to wstępne zmęczenie powoduje, że inne mięśnie współpracujące, czyli tricepsy, barki są wyizolowane, są jakby odizolowane a klatka mocniej w tym momencie pracuje. Trzeba się oczywiście na niej odpowiednio skupić, ale takie zabiegi właśnie jak ta poducha, prawda, czy odpowiedni kąt ustawienia, ściąganie barków do tyłu, to ma tutaj kluczowe znaczenie. Jest 2 lata temu właśnie, jak się szykowałem, to miałem takie też stany zapalne tutaj jakby od kłykci, no nie? Tak, od tej strony. W samochodzie potrafiłem jechać i delikatnie tylko się dotknąć gdzieś tam do drzwi czy do czegoś, to był taki ból, że nie do zniesienia, nie? Fajnie pomagają te takie rolery różnego rodzaju, piłki na przykład, bo to się bierze od tego, że te mięśnie i tam jakieś przyczepy są przykurczone trochę i one ciągną właśnie od stawu i tu się te stany zapalne robią, a jak się je fajnie rozmasowuje, są bardziej takie elastyczne, to zaczyna puszczać, mijać. Ja trochę zaniedbałem teraz kwestię fizjoterapeutów, bo nie byłem już dosyć dawno, a też i kolana od przywodzicieli czy coś, jak czasami robię, to już nawet w domu przychodzę i czuję, że mam tak pospinane, że ściąga mi cały ten do góry, tak, przez co mnie boli. Mhm. No nie? A wiem, że mógłbym na przykład też i więcej na treningu zrobić, tylko że no, ten ból mi dokucza i też się boję, żeby tam się nic nie zerwało. Dlatego też myślę, że od grudnia już tak tam, gdzie chodziłem, to po prostu wrócę na 2 razy w tygodniu na taką stałą współpracę i No tak. I niech robią swoje. Tak, bo niestety te czwórki się bardzo mocno przykurczają i ja też dopiero po iluś tam latach sam to odkryłem, nikt mi nie powiedział, że to przez przykurczone czwórki bolą kolana. Bolą kolana i dopiero jak zacząłem je rolować, jak masażysta zaczął je naprawdę tam porządnie ugniatać, uplastyczniać, okazało się, że nagle te kolana przestają już nawet po takim zabiegu od razu przestają boleć. No. Że miałem problem, nie wiem, z wstawaniem z krzesła, musiałem się podpierać, bo czułem kolana po takim treningu nóg przez kilka dni, a później po takich masażach, jak te czwórki zaczęły być i rozciągane, i rolowane, i rozmasowywane, ten problem coraz bardziej, nie było tak, że zupełnie przeszedł, bo widocznie już lata spowodowały, ale bardzo mocno się zmniejszył i mogłem normalnie trenować. No. Już bez takiego bólu nie musiałem robić jakichś dłuższych przerw niż 7 dni, a bywało tak, że bez tych zabiegów to i musiałem 10 dni przerwy między nogami zrobić, żeby te kolana zupełnie przestały właściwie boleć, żebym mógł taki normalny trening zrobić. Dokładnie, tak. Żeby wyciskać z łokciami
przy najszerszym cały czas, żeby te łokcie nie były odchylone. Bo ja na przykład zawsze odczuwałem przy tym mocniejszym odchyleniu, że przejmuję przedni akton barku w barki. I wtedy klatka dużo mniej jest jakby napięta, natomiast przybliżając te łokcie i przez to troszeczkę te nadgarstki skręcając, klatka się lepiej układa i lepiej ją po prostu, zdecydowanie lepiej ją czuję. Mhm. Prawda? Więc to byś mógł spróbować, zaraz zobaczę, żeby tych łokci tak nie wypychać na boki. Owszem, niektóre osoby, które mają duże klatki, tak robią, z tym, że najprawdopodobniej u nich, bez względu na to, co by robili, to ta klatka jakby rosła, taką. Mogą jakby... Natomiast ja starałem się zawsze, żeby te łokcie trzymać blisko. Nie robiłem w młotkowym, niektórzy nawet takim młotkowym wyciskają, ale dla mnie ten taki, powiedzmy, neutralny, gdzie ramię jest ustawione pod kątem 45 stopni do tułowia, był jakby optymalny, jeżeli chodzi o to wyciskanie, i wtedy tą klatkę bardzo dobrze czułem. Oczywiście robienie mostka takiego dosyć mocnego, mocno opieranie się i szerokie rozstawienie stóp też jest bardzo ważne, żeby ta pozycja była jak najbardziej stabilna i żeby część tego ruchu też szła ze stóp. To trochę po trójboju, że tak powiem, się tak nauczyłem tego, ale to jest też bardzo ważne, żeby ten drive taki na początku, ten ruch nadać właśnie ze stóp, z tułowia. I dzięki temu ten ciężar będzie większy, ale wcale tego czucia nie tracimy i tej techniki. Ja nie mówię, że trzeba pośladki odrywać od ławki i ten mostek taki przesadny robić, ale te pośladki powinny tylko delikatnie do ławki dotykać. Oparcie powinno być na stopach i na łopatkach, dokładnie na barkach właściwie. Także możesz ewentualnie spróbować, chyba że uznasz, że to nic nie zmienia, albo nie czujesz żadnej różnicy, albo jest gorzej nawet, no to w tym momencie możesz do tej wersji takiej wrócić w jednej linii gryf. Natomiast według mnie i przy wyciskaniu na barki to samo, też nie w jednej linii, tylko właśnie, żeby te łokcie były bezpieczniejsza pozycja, poza tym jest dla barków. Też z fizjoterapeutą rozmawiałem, że takie rozciąganie jest nienaturalną pozycją. Powinny być ramiona... Naturalny ruch jest tutaj. Tak, nie? Dokładnie. W ten sposób i powinniśmy jak najbliżej właśnie w tej płaszczyźnie takiej jakby optymalnej, naturalnej pracować. W tym momencie te barki będą jak najmniej niszczone podczas takiego treningu. Jak to ma wyglądać tutaj? Wiesz co? W sensie chodzi mi o zakres powtórzeń, czy tam ilość serii. Ja zawsze tak robiłem, że jedną nogę do przodu, żeby ta pozycja była stabilna. Niektórzy robią w ten sposób, ale według mnie tak dużych ciężarów nie da się dźwigać. Ściąganie ogólnie mniej więcej w tą pozycję, chyba że chcesz bardziej dół, no to wtedy bliżej siebie. Zakres powtórzeń. Tak do 12 mniej więcej w tych seriach wstępnych, natomiast w tej ostatniej, żeby tak trafić między 8 a 10. Dobra, ile potrzebujemy tych wstępnych? Z 2-3? Tak, żeby dojść do tego ciężaru maksymalnego. Myślę, że 2-3 to w ogóle maks 3 są. Okej, okay. Dobra, to zostawimy na razie tak. Ale wąziutko ta brama. A specjalnie tak była dopasowana pode mnie, żeby nie była zbyt szeroka. Bo wtedy przy ściąganiu na bicepsy łatwiej jest chwycić, nie trzeba ciągnąć. I tu też stara się, chociaż na początku, żeby ta klatka była jak najbardziej, wiesz, z przodu, żeby te barki chować, żeby nie wypychać w ten sposób, prawda? Wiem, że taka tendencja, żeby ten ciężar łatwiej wycisnąć, no to te barki do przodu, właśnie. To taki najczęstszy błąd wielu osób, a nawet jak to nie jest aż tak widoczne, to jednak jak będziesz o tym pamiętał, że jednak trzeba je troszeczkę cofnąć, to zawsze ten 1-2 cm powoduje, że ta klatka jednak bardziej będzie trochę lepiej pracowała, więc trzeba o tym pamiętać, tak? A tu już na takim, powiedzmy, naszym poziomie trzeba być bardzo świadomym tego ruchu i takie już drobne szczegóły. Ja widzę, że tak jak pan mówi właśnie, ja się łapię na tym, że tymi barkami przyjmuję jednak sporą pracę, nie? Aż dziwne, że nie mam ich takich dużych, ale sporo takich ćwiczeń jest, że jestem w stanie wyizolować sobie klatkę, a jest druga taka sama liczba, że też te pierwsze ruchy właśnie, czy ta pierwsza faza ruchu, to jest to, że barki u mnie przejmują tą pracę, tak jak tutaj właśnie przy ściąganiu. No, tylko trzeba się nauczyć, ale
Ale właśnie o tym trzeba cały czas pamiętać. I myśleć, osoby, w trakcie, które, gdzie się ta klatka dobrze rozwija, to one na takie rzeczy w ogóle nie zwracają uwagi. Po prostu robią ten ruch naturalnie, tak. To wszystko samo rośnie, prawda? A te osoby, które no, muszą jednak, mają pewne dysproporcje, albo im się wydaje, że pewne grupy są za małe, no to już muszą na takie szczegóły bardzo dużą uwagę zwracać, bo te szczegóły będą dawały im albo progres, albo nie będzie w ogóle tego progresu. Dalej barki będą coraz na przykład większe i w porównaniu do tego klatka będzie wydawała się mniejsza, prawda? Mimo, że też niby jakiś tam progres jest, tak? No tak. Ja się śmiałem zawsze, że na wiosce to jak chłopaki wyciskali w piwnicy, to jak się położyli, czy deską, czy nie deską, to i wyciskali, to te klatki mieli zawsze duże, no nie? Mhm. A później im bardziej się zaczęli ludzie skupiać, tym gorszy progres szedł, nie? Ale to podejrzewam, że to jest kwestia genetyczna, no nie? Tak jak pan mówi, że ci, co mają dobrą klatkę, to co by nie zrobili, to im się będzie rozwijała. Miałem takich paru orłów, że biceps nawet robili i ta klatka im pompowała się. Barki robili zawsze ta klatka. Mogli w ogóle klatki nie robić, a i tak byłaby duża. O, dokładnie. Tu też ważne, żeby jej nie rozciągać w tym ćwiczeniu nadmiernie, tylko pracować w tym zakresie takiego mocnego spięcia. O, właśnie. Mhm. Tu też jak czuję rzeczywiście, że już te barki bardzo są wypchnięte do przodu i przejmują pracę, to w tym momencie lepiej to ćwiczenie już skończyć. No tak. Nie cisnąć nie wiadomo ile, bo możesz jeszcze 2-3 ruchy zrobić, ale to będzie i tak kosztem jakby techniki, prawda? A tu jest tak, że jak tej techniki się nauczysz źle przez te ostatnie powtórzenia, to będziesz w następnych już seriach dalej powielał tą złą technikę. Więc trzeba też sobie mieć to w głowie, że jak zaczynasz już złą techniką robić... I dekoncentracja też taka chyba, tak, no nie? To przerywasz w tym momencie, no tak. Prawda, tą serię. Nawet też próbowałem tak robić, że ten trening, który dzisiaj robiliśmy, przed każdym podstawowym ćwiczeniem, czyli przed wyciskaniem, ćwiczenie izolowane. Czyli teoretycznie przed sztangierkami, przed wyciskaniem jeszcze... też można było w bramie i też czasami tak kolejno zamieniałem, żeby najpierw zrobić w bramie mocno, napompować, zmęczyć, a dopiero później wyciskanie. Owszem, nie ma tej takiej satysfakcji, że to jest duży ciężar, jest mniejszy, ale za to piekielne napompowanie i ta bolałość później mięśniowa kilka dni po treningu jest w tym momencie dużo większa. Czyli ta klatka została dobrze przetrenowana. I później nawet widać po kilku dniach, jak ona ten glikogen zbiera i jest taka napuchnięta po prostu, aż od tego glikogenu tak dużą pracę wykonała. Prawda? No, tak. No ale to, jeżeli chce się rzeczywiście jakiś progres na przykład w klatce zrobić, a do tej pory samymi dużymi ciężarami ona nie rosła tak, jakbyśmy chcieli, a inne grupy rosły po prostu. No to trzeba już na nią znaleźć taką specjalną metodę, specjalny zestaw i ćwiczeń, i jakby kolejności tych ćwiczeń. I tylko coś takiego może dać jakby rezultat. Niektórzy mówią, że jedno ćwiczenie tak samo na każdego działa, bo biomechanika ruchu, anatomia jest u wszystkich jednakowa. No nie, jeszcze jest coś takiego jak długości kończyn i proporcje. Pewne są niuanse dokładnie, że nie będą te same ćwiczenia dokładnie tak same działać. Biomechanicznie tak samo może i to działać tak samo. U większości osób, powiedzmy, nie wiem, statystycznie u 66% będzie działało tak samo, ale te 33% poza tą krzywą jakąś tam Gaussa, prawda, będzie zupełnie inaczej albo źle będzie działało i będą lepsze ćwiczenia, te, które u innych osób nie przynoszą tych efektów, prawda? Przejdziemy teraz do ćwiczeń na triceps. Z racji takiej, że jutro mam jeszcze cały trening ramion, jakby, więc nie będę się dzisiaj tutaj zajeżdżał, tym bardziej, że z tricepsy mam zmęczone po wyciskaniach. Zrobię, jest fajna maszyna do wykorzystania u pana Roberta, więc na pewno to jedno ćwiczenie, jakiś wyciąg i na tym poprzestaniemy. Także wrzucamy tutaj obciążenie i... Trochę inaczej niż w tych przypadkach, co są złączone ramiona. Aha. No nie? I ten ruch jest... Tak, tu trzeba jeszcze pobalansować trochę tym. A kto robił tą maszynę? Sevin firma. Specjalnie dla mnie zrobili, bo ona wielofunkcyjna jest. Po to, żeby właśnie można było, tu nawet klatkę można też robić na niej dół, z tamtej strony. Nie? A tutaj można martwy ciąg robić, podciąganie jednorącz, jak się taki uchwyt doda. Także taka według mnie bardzo dobrze. No, często klienci korzystają z niej, wykorzystują. Ja specjalnie jakby pod siebie ją przede wszystkim zrobiłem, tak. Zwłaszcza do martwego ciągu na prostych nogach.
idealnie jest to wyprofilowane tutaj i do podciągania można dużo sobie nałożyć, tu się przytrzymać, ten uchwyt albo taką rączkę zamontować i jednorąd zamiast sztangierki też obciążenie można tam 120 kg nawet nałożyć, jak się chce. Faktycznie, ten uchwyt, co Pan mówił, tutaj jest dużo lepszy. Te tricepsy bardziej ciuczy niż w przypadku tutaj tego łamanego. Łamanego. No. A przy jednorącz naprawdę idealnie, jak tam sobie dobrze nogi podeprzesz i tylko tą jedną ręką, tu można dużo ciężar nałożyć, ale tak czuć, tak się spina, że w pewnym momencie z bólu nie wytrzymujesz tego spięcia i musisz puszczać. Także ja nie, przeważnie nie było tak, że nie mogłem już robić, tylko to spięcie było taki ból i pieczenie, że nie do wytrzymania. I fajnie, że przy tym jednym też w ogóle nie odczuwa się dyskomfortu żadnego w łokciu, zupełnie. To ćwiczenie mogłem i na początku, na końcu, nawet jak mnie łokcie bardzo bolały, to przy nim nigdy mnie nie bolały. No. I lepsze, dla mnie dużo lepsze niż pompki, bo przy pompkach i barki czułem i też z łokciami na był trochę problem, dokładnie tak, na poręczach pompki. Natomiast tutaj przy tym, no super. Nie spotkałem tak dobrego ćwiczenia na triceps, w którym można było tak dużego ciężaru używać i tylko ładnie triceps wyizolować. Po prostu idealnie w ten triceps to ćwiczenie wchodzi. Nie gdzieś tam w łokcie, nie gdzieś tam jakiś bark i tak dalej. Także... Ja skończyłem swój trening klatki, tutaj jeszcze te tricepsy, co dorzuciłem, no i trzeba sprawdzić, jak forma wygląda na trochę więcej niż pół roku przed startem. Tutaj pana Roberta poproszę jakby o taką obiektywną ocenę, fachowym okiem. Także prosiłbym o nieszczędzenie, bo ja tam raczej taki nie jestem, żeby mnie trzeba było okrywać po plecach, tylko w drugą stronę. Okej. Okay. To... Postaram się tam... Tak, surowo i konkretnie. Okay. Dobrze. Proporcje idealne. Taki typowy X. Żadnych problemów z brzuchem w ogóle nie masz, a to jest ogromny plus. Od razu dzięki temu ta sylwetka odpowiednich proporcji nabiera. Mhm. Na pewno teraz będzie to trudniejsze, ale w okresie takim już przed samym startem troszeczkę ręce bardziej opuszczać na bok, żeby barki nabrały takiej kulistości i nie tak bardzo do przodu dłonie, tylko bardziej przy sobie. Tutaj? Tak, bo takie zbyt wysokie ustawienie powoduje, że te barki się wypłaszczają, rąk nie widać, a przy tym skręcie te ręce, tricepsy zwłaszcza tutaj, będą u Ciebie bardziej takie wyraziste, prawda? Mhm. Tu, żeby jeszcze taki większy wow zrobić tą górą, dobrze by było, gdybyś starał się brzuch wciągnąć jak najbardziej i żeby widać było tą przerwę tutaj. Prawda? Przy mocno takim wciągniętym brzuchu, bo ty masz wąską talię, więc to będzie jeszcze bardziej widoczne i wtedy ta góra nabierze takiego dużego rozmiaru, będzie wyraźna różnica między tułowiem a tutaj górą, prawda? Bo jak zrobisz tak, że ten brzuch tutaj zasłania, to nie ma tego wow. A jeżeli zrobisz taką przerwę i tu będzie pusto, jeszcze skośny na przykład pokażesz, to będzie wyraźna różnica między tułowiem a górną częścią między barkami. Taki będzie V. Wiele osób tego nie robi i wypycha tutaj brzuch w ten sposób, a należałoby cofnąć brzuch. Właśnie tutaj z nogami. Da się tu pośladki napiąć i udo tak samo, tylko trzeba się tego nauczyć. Ja zauważyłem kiedyś u Denisa Wolfa, jak on robi. Przyjmując tą pozycję, nie tak jak większość osób wypycha pośladki i brzuch z przodu, tak jak u Kaja Greena, tylko właśnie napięty pośladek, ale tutaj brzuch cofnięty, i dopiero wtedy zwrot. I wtedy bardzo fajnie talia na taką zwartą wygląda. Jeszcze wtedy dopinał skośne mięśnie brzucha. I tutaj tworzyło to takie wrażenie właśnie znowu tej litery V. Po prostu takiego wcięcia. A jeżeli ten brzuch jest tutaj wypchnięty, no to ta część tułowia, torsu jakby powoduje, że nie ma tej różnicy między tułowiem a barkami takiej wyrazistej, tylko jest taki prostokąt po prostu. No, więc nad tym można by było jeszcze jakby popracować jeszcze teraz, póki jest bardzo dużo czasu, żeby jakby tego się nauczyć i dzięki temu
Fajnie można też pokazać mięśnie skośne tutaj w tej pozycji. Tutaj dopiero przyjmować tą pozycję, jak te nogi już są, jest przyjęta ta poza, pośladki są napięte, dwugłowe są rozłożone, jedna noga na drugiej. Dopiero w tym momencie robić ten zwrot właśnie z tym dopięciem brzucha skośnych i z tym wciągnięciem. Mhm. Żeby każdą tą pozę jakby tak wycelebrować, pokazać się z jak najlepszych stron po kolei. Sędziowie długo mogą na Ciebie patrzeć. Nie warto tej pozy od razu szybko przyjmować, tylko właśnie najpierw te nogi ustawić i dopiero spokojnie pokazać tą górę, prawda? Wszystkie swoje atuty, które masz, a tutaj masz bardzo dużo tych atutów w tym momencie. Tak. Mam nadzieję, że te nogi Ci trochę zmaleją przed zawodami, co? Czemu? Za duże mam. Takie duże. Wielkie są, że hej, nie, bardzo dobrze, że są duże, żartuję sobie, ale robią wrażenie, zwraca się od razu uwagę na to, zwłaszcza na te obszerne boczne i bardzo dobrze. W środku też niczego nie brakuje, ale te boczne są bardzo takie wyraziste. Nie tak. Tak, bo też ty stalią w ogóle nie masz problemu, ale gdybyś chciał na przykład, żeby troszeczkę była węższa, to właśnie tymi kciukami tu po bokach, a nadgarstkami delikatnie te skośne można zasłonić. Może nie tak przesadnie w ten sposób, ale tak, żeby centymetr z każdej strony zabrać i od razu w tym momencie będzie większa różnica. Czyli kciukami tutaj się podpierasz, uciskasz, natomiast nadgarstkiem nie wciskasz tu po boku, tylko jakby zasłaniasz troszeczkę z przodu. Nie, dobrze. Symetrycznie wszystko jest, więc tu nie trzeba nic jakby poprawiać. Teraz może, nie wiem, bicepsy przodem. Być może, ja bym nawet, ponieważ obydwie pozy są dobre, to być może na początku w ten sposób, ale za chwileczkę byś tą nogę odstawił i pokazał na przykład. Może na przykład będzie więcej szczegółów, może przewodziciel będzie lepiej widoczny, więc mógłbyś pokazać tą symetrię na początku rzeczywiście, ale za moment, po dwóch powiedzmy sekundach, tą nogę jeszcze odstawić, żeby jakiś ruch wykonać. I to stworzy też wrażenie, bo obydwie pozycje są na tyle dobre, że można obydwie pokazać, tak? O, i teraz ta noga jeszcze się wydaje większa w tym momencie. Właśnie ta pozycja frontalna bardzo fajnie, ale odstawienie tej nogi powoduje, że ona jeszcze jest większa. Pokazuje rzeczywiście rozmiar tej nogi w tym momencie. I ta jakość, jak będzie jeszcze zachowana, to bardzo dobrze będzie wyglądało. Także ja bym się tu niespecjalnie skręcał, dlatego że skręcać się może osoba, która chce ukryć trochę talię. Natomiast ty nie musisz jej ukrywać i to skręcanie wcale niekoniecznie ją poprawi albo w ogóle w minimalnym stopniu. Natomiast nogi będą takie skręcone i one wtedy nie wydają się duże. A ty możesz pokazać ich rozmiar, bo to jest jakby według mnie na razie jest to twój atut. Nie pamiętam. Staram się robić raz w tygodniu. Ale to nie będzie wada, bo nie masz wąskich, nie wiem, barków, obręczy barkowej, więc nie jest tak, że jesteś tutaj wąski. Wtedy może za duże nogi stanowiłyby problem. Natomiast tutaj nie, myślę, że nie. A tym no, te nogi trochę na pewno uciekną jeszcze przed zawodami. To nie będzie, że ten rozmiar Ci zachowają, a góra się skurczy najprawdopodobniej, tak mi się wydaje chociaż. No. Mhm. A ten nadgarstek czemu tak skręcasz w tą stronę? A nie wiem. Nie wiesz? Okej. Okay. Tak, czyli tu już masz całkowicie odwrócone w ten sposób, prawda? Bo trzeba pamiętać, że ja patrzę z takiej wysokości, jestem na Twoim poziomie, natomiast sędziowie siedzą gdzieś tak jakby na tej wysokości tej listwy tutaj byli, prawda? Więc trzeba zawsze pamiętać o tym, że musimy się odchylać do tych sędziów, gdzie są gdzieś tam na dole, nie są na tym samym poziomie, prawda? Więc jak się zdjęcia tutaj robi, to może dobrze wyglądać, ale tak naprawdę te zdjęcia powinno się robić trochę z dołu, dlatego jak pozujesz, to musisz być dosyć mocno wygięty do tyłu, prawda? Trzeba o tym pamiętać, bo takie ustawienie się tylko pionowe nie będzie dobre, bo inni się wygną do tyłu i talia się będzie wydawała węższa, a góra szersza po prostu, prawda? Więc musisz to złudzenie, jakby, może nie złudzenie, tylko do sędziów po prostu pozować, a nie pozować prosto jakby przed siebie, tak jak robimy teraz zdjęcia. Prawda? Czyli takie mocne wychylenie i to skręcenie łokci jakby tu do środka. Ale to wszystko jest ok, widoczne. Tylko żebyś o tym jakby pamiętał, że trzeba jakby pozować w dół, a nie prostopadle. Tu ważne jest, żeby nie schylać się mocno, ale widzę, że ty nie masz do tego tendencji, żeby tylko ten brzuch zaakcentować, bo zbyt mocne pochylenie się do przodu, od razu talia się rozszerza. Tak, dokładnie. I częstym takim błędem
który widzę, że niektórzy próbują się skręcić na boki, żeby te skośne pokazać, ale ta talia traci taką symetrię i przestaje być ładna. I niekiedy dziwnie to wychodzi. Co najwyżej, jeżeli ktoś ma bardzo dobre te skośne i zębate, to po tej pozycji może na chwilę jakąś taką boczną przybrać i w ten sposób zrobić, prawda? To też może pewne wrażenie. Ale nikt nie tańczy z jednej... Raczej nie. Paru zawodników widziałem i dla mnie to niekorzystnie wyglądało. To takie przekręcanie się, ten brzuch wtedy z jednej strony wychodzi, te skośne tu są pokazane. Sędziowie nie tego oczekują. Sędziowie oczekują, żeby się przedstawić w jakiejś jednej pozycji, najbardziej dla ciebie takiej wizualnie charakterystycznej i optymalnie cię przedstawiającej. Oni chcą cię zobaczyć, że chcą. Ty powinieneś się tak przedstawić sędzią, jak najlepiej cały package, tak jak wyglądasz, a nie tylko jeden element, że ty skośne pokażesz dobrze, a reszta wygląda dziwnie, prawda? Sposób, tak? Tu bardzo ładnie, estetycznie wygląda i pokazujesz też tą nogę, no to ta pozycja może być. Super, widzę, że pozowanie masz dobrze opanowane i trochę włożyłeś w to pracy, bo nie widać jakichś takich, nie wiem, błędów, w ogóle mankamentów w nim, także tu dobrze siebie jakby pokazujesz. Ewentualnie jakieś tam swoje drobne takie korekty, które ci mogłem polecić, to co... Ja też pozowania kiedyś się uczyłem do pierwszych, drugich, trzecich zawodów, a później już właściwie tak to pozowanie intensyfikowałem 2 tygodnie przed zawodami. Wcześniej to już tak tylko, żeby przypomnieć sobie pozy, ale nic tam nie szlifowałem w nich, natomiast ten taki ostatni szlif w pozowaniu to były ostatnie 2 tygodnie, kiedy już forma była praktycznie gotowa i już wiedziałem, co tam z tricepsem trzeba poprawić, jak się inaczej ustawić, żeby lepiej wyglądać jeszcze na tej scenie. No. Już na pewnym poziomie, ty już nie musisz się uczyć pozowania, tylko właśnie takich już drobnych niuansów, jak się jeszcze lepiej przedstawić, prawda, na podstawie zdjęć poprzednich zawodów i porównań z innymi zawodnikami, którzy według ciebie na przykład lepiej się pokazywali w tej pozie od ciebie. Jak ty możesz zrobić tak, żeby wyglądać tak jak taki zawodnik, którego chcesz wyprzedzić, prawda, który według ciebie, nie wiem, lepiej się prezentuje na scenie, tak? No to pozowanie, no, wszyscy wiedzą, to jest najważniejsza właściwie sprawa. Tak jak trening, dieta, to dla zawodnika pozowanie jest tak samo ważne, bo można nim bardzo wiele zepsuć, na przykład nie uśmiechając się na scenie albo zbyt nonszalancko podchodzić do tego pozowania. Prawda? Niektórzy na tym bardzo mocno polegli. To trzeba pokazać, że ty na scenie cieszysz się tym pozowaniem, że to ty jesteś zwycięzcą, musisz to dać odczuć sędziom. Jak oni zobaczą tą energię w twoich oczach, to nawet czasami pewnych jakichś mankamentów nie zauważą i ty będziesz wybrany, żeby to wyższe miejsce zająć, 1, 2, prawda, już na tym poziomie bycie drugim czy pierwszym to jest przepaść w ogóle, prawda, bycie drugim, trzecim też może mieć znaczenie, bo to może oznaczać, nie wiem, w perspektywie awans na Olimpię na przykład, więcej punktów zbierałeś, pierwszy awansuje, a drugi, trzeci zdobywa odpowiednią ilość punktów do rankingu, prawda, więc no, to jest ogromnie ważne. Forma, no, to jaką przygotujesz, taką przygotujesz, ale jak ją pokażesz na scenie, to jest zupełnie inna sprawa, prawda. Z kwestii treningowych na dzisiaj mielibyśmy wszystko już. Chciałbym bardzo tutaj panu Robertowi podziękować za to. Mam nadzieję, że to nie będzie pierwsze i ostatnie nasze spotkanie. Bardzo chętnie. Siłownia stoi zawsze otworem przed zawodnikami pro, tym bardziej. Bardzo mi miło. Nie, no myślę, że w przyszłym roku już im też będę bliżej startu, to na pewno mając taką możliwość też przyjadę skorzystać jeszcze z jakichś tam małych rad. No i miejmy nadzieję, że też w lepszej okazałości niż dzisiaj. Także bardzo nie mam do tego żadnych zastrzeżeń, ale jeżeli potrafisz jeszcze lepszą formę przygotować, czy jeszcze bardziej być masywny, to super, bo to dopiero początek przygotowań chyba, no, dopiero od razu spoczyłeś. Dzisiaj kończy się 6. tydzień tak naprawdę okresu masowego mojego, też po przebojach, więc no jeszcze długi ten okres. To sam jestem ciekaw, co to będzie rzeczywiście, no ja może być bombowo. Dziękuję jeszcze raz. Jasne, bardzo miło mi miło. Wam też dziękujemy tutaj. Jeszcze nagramy w samochodzie na podsumowanie. Jesteśmy już z powrotem w drodze do Wrocławia, a chciałem powiedzieć w tle piękna Warszawa, ale krzaki nam ją zasłoniły. Bardzo pozytywnie jestem, w sensie no nie zaskoczony, ale takie pozytywne mam uczucie w sobie po dzisiejszej wizycie u właśnie pana Roberta. Dla mnie no, jakaś tam ciekawostka, też nie powiem, jeśli chodzi o ten trening, zwłaszcza, że naprawdę tą klatkę czułem dzisiaj, jak robiłem, nie tak jak w większości przypadków trenuję sam i to też powiedziałem, nie wiem, czy to będzie,
akurat, ale że brakuje mi takiej osoby, z którą mógłbym potrenować, która by mnie gdzieś tam o te zawsze, nie wiem, jeden, dwa kroki do przodu pchnęła i jeszcze wydusiła troszeczkę więcej na tym treningu. Co mogę jeszcze powiedzieć? Na dzisiaj będzie to już chyba wszystko. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się również spodoba, tak samo jak i pierwszy. Zapraszam do oczywiście śledzenia, komentowania, wyrażania swojej opinii i widzimy się następnym razem. Pamiętajcie również o subskrypcji naszego kanału oraz o przypomnieniach, które trzeba ustawić na wszystkie, żebyście byli na bieżąco.